No to dobra. Sieć lokalna i... I chyba o, już join u the was... game. Właśnie, odpala, prawda? Jo, tak, zjem potem, tak, jak się. Zagramy sobie. Dobra, czekam na was. Odpaliło się. Rozdzielczości. 1900 na coś, 60. O, właśnie, i ten, jako... I jaka fajna rozdzielczość. Ale... Game. Kto to jest Game Ranger? To chyba ja, to... Adiku jest tutaj Game tutaj Ranger. Mogę co? A ja... Game wiecie, aż mnie zatkało. Ja myślę, ktoś wbił do nas? Ale a ja normalnie Max. Wbiłem o, i było bardzo, ten... Już. A Trendyl, jak ja wbiłem, to była też Game Ranger, nie, nie, czy normalnie? Ty miałeś Black Wolf. Tylko Adiku tam chyba nie zaznaczył. Bo tak. No bo tu masz ten... Tu masz, ej, losowo, przy Adiku. Tam masz do napisania ksywkę, nie? A to mi automatycznie przechodzi. Jak... Dobra. Adiku, losowo. Ale Adiku jeszcze nie zna planu. No to a. Na wstępie witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym tam. Odcinku Zagrajmy w Multi Władca Pierścieni. Bitwa o Śródziemie. Taki kolor, żeby mi się nie pomylił z rogiem. Dobra. Dobra, jest. No to przywitanie było. Jest ze mną Adiku i Black Wolf. Cześć. Witam. Tak ogólnie z Blackiem rozmawialiśmy, Adiku, żeby wziąć sobie losowe armie wszyscy, tak samo u przeciwników i tak samo nie zaznaczać kto gdzie zaczyna, żeby było trudniej. Co ty na to? Oj, no to tak... Chyba no, nie tak powiem, może być ostro, ale dobra. Ale my lubimy dobra. Tak. Tak, lubimy. A jak kogoś wywali na środek? Sobie ustaw drużynę. Nie? Ja, a, właśnie, właśnie. Bo będziesz grał z, no. Sam na nas dwóch kontra komputer. No bo będziemy musieli cię zniszczyć. No mhm. Ale to byłoby ciężkie. Nie dość, że ja sam, to jeszcze drużyna tam trudnych, jeszcze wy. To byłoby już ponad mnie. Ojeny, ja się boję, że wyląduję gdzieś na środku. A tego byśmy nie chcieli. Nie? Dokładnie. No. Ale dobrze, no. Że gramy na zamki, a nie obozy. Bo obozy to było ciężej. A właśnie, stare no, no, brązowe nie, krainy to ogólnie w porządku. Mniej surowców, mniej wszystkiego może zrobić. Mniej miejsca i nie no, ma muru obronnego, ani bramy. No tak, nie, i, i jeszcze mniej populacji. Tak. Dobra, no to co, zaczynamy? O Jezu, tak. Się nie chcę Mordoru trafić. Powodzenia, panowie. Jo, obyśmy powodzenia. Byli blisko siebie, a jak nie to... Nie. Wiadomo, wsparcie musi być. Trafik, to będzie kim? Ten swój Rohan, nie? Obyś... Rohan i wolni łucznicy na wolnym wybiegu. Gondor, jestem Gondor. O nie, Adiku jest Mordor. A jest Weissengard. Szkoda, że nie widzimy... Ej, patrz jak nas fajnie wylosowało. Ja mnie najgorzej wylosowało. W sumie obok siebie jesteśmy, tylko... Brawo. Tylko w leku wysunięty. O tyle dobrze, nie? Ach, jo. Czekajcie. Mnie nieco wysunięło. Ale tam w opcjach nic nie było, że obok siebie, nie? Tam nie ma nie. W opcjach chyba czegoś takiego. To dobrze. Ej, to Mordor. Dobra, ja nie potrafię Gondor, Adiku. Jak się gra Gondorem? Adiku, pomóż. No, Gondor jest bardzo fajny. Proszę się uspokoić. Co lepiej? Leczenie las elfów? Adiku? Leczenie. Adiku? Dzięki. Powiem ci, że my zginiemy. O, Mordor już jest. Już? A ile razy Mordor się losował? Nie wiem, tam było losowe, nie wiemy kto jak gra. Już Mordor jest jeden. Wrogów. Adiku. Ja ci powiem, że my szybko zginiemy niż Aterendil. Bo jestem najdalej? Nie, bo masz mur, a my nie mamy murów. A, to będę starał się wam pomagać. Zaraz przyjdą katapulty. Tak, i nas rozpali. I się zacznie. O. I się zacznie, no bo te kotorem to ja to wszystko, wiesz, opierałem na kampieniu się, nie? No. Najlepiej to jakbyśmy wylosowali, kurczę, szkoda, że Gondoru nie wylosowało Alburhan. No, byłoby ułatwienie. Panowie, ja mogę powiedzieć, że będę starał wam się pomagać jak umiem, ale nie umiem grać Gondorem, więc nie wiem jak to będzie. No już się boję. Dobra, postawię sobie dwie wieżyczki, żeby były do ochrony na początku, jak co? Jak tam Adiku rozbudowa orków darmowych? No ogólnie tworzą się, nie? Tylko dosyć powoli. A ja zauważyłem, że kamera jest dalej niż chyba. A wam też tak kursor wolno jeździ po mapie? No tak. Tak jakby. No. Tak, to...
Chyba coś będzie w tych w opcjach. No, możliwe. Ale ponoć szybko się jednostki tak, teraz tak, tu widzę, jest, że jest się... przewijania. O, Adiku widzę już... sprawdzałeś? No, szybkość przewijania. Jasność, szybkość o, przewijania? Szybkość przewijania jest. Ja to jest chyba szybkość przewijania? Na... Aha, wezmę alternatywny kursor, konfiguracje, myszki, o, nie, co nie, to nie. są? Teraz za szybko. Zobaczę teraz, jak się będzie migrało. O, dobrze jest. Lubię taką szybkość. Adiku, widzę, już orków stworzył. No, a tu mi gobliny biegają. Ciekawe, czy bym sobie dał z nimi radę. A ci Uruk-hai w ogóle mają tarcze? Nie widzę. Ale to ciekawe, że wszyscy gramy innymi. Chociaż Isengardem grałeś już, Blacku. Tak, wiem. Ty, co wy tu mi budujecie tarcze? Ej, ktoś do ciebie... A, no właśnie. Zauważyłem, co, że... Co się dzieje? Kto idzie? Co? Kurna, to się nie... Co się dzieje? Że za szybko? Nie, nie, za szybko. Jak się w ogóle bierze czary prawym przyciskiem myszy, a nie lewym, nie? Nie wiem, co tutaj... Uczników to... No jest... Dobra, kurczę, uczników... inny dźwięk jest! Nie jest tak, jak oni mówili, że crossbows, tylko orkowie mają inny głos, kusznicy. Nie, no zobaczcie, co ten, co mi przyszło do mnie. Nie, no. Kto? Rohan! Rohan przyszedł do niego. Nie, przecież ten, to jest nie do zrobienia. Musimy jakoś... Ale to szybko, strasznie szybko, te surowce, to wszystko jest... No i te, i wszystko zniszczyli. Przyszli, wszystko zniszczyli. Co ja tutaj mogę zrobić, co tu, 600? Przyszli, wszystko zniszczyli i zadowoleni. Później poziom drugi. Ja sobie kupię Lurdsa. Ty, idą wolni łucznicy na wolnym wybiegu dorastający. Wy mi powiedzcie, panowie... O Jezu, co tu się dzieje? A trend, zobacz, co się u mnie dzieje. Aha, to oni już... Już! To będzie szybka bitwa, ale to tak jest chyba z tym patchem. 1.06. Jak awansować kuźnię? Sama ona ci awansuje. Tak? Kiedy? Tak, ty sama się awansuje, nie tylko jak jednostki tylko robię. Poczekać. Kurna, jak oni szybko mi rozwalają moją fortecę, czaisz? Ten off-worldy. Oni idą do mnie. Oni wszyscy... Dobra. Ja już przegrałem Aterendil, żegnaj. To chyba jeszcze raz zaczniemy, co? No. To chyba rozgrywa. Jednak zaczniemy jeszcze raz, bo oni tak szybko idą. Ale Harendimi sobie z nimi poradzą, no tylko... Aterendil, Adiku, zobacz, co się u mnie dzieje. Tylko tym razem idą chłopi. O, przyszedłeś mi pomóc? Staram się. Adiku, zobacz, co się u mnie dzieje. Adiku, patrz, co się dzieje u mnie. Ja się... tutaj muszę na razie patrzeć. Widzisz, zabili ci pipi. No, widzę, co się dzieje, tak widzę. Już? Tak szybko? Widzę, dobra, co się ja już dzieje, się widzę. Poddaję. Ja już ginę, żegnajcie, przyjaciele. Wiecie co, to ja nie widziałem, że tak szybko zasoby wzrastają. To jeszcze raz zaczniemy, co? No. Bo to już nie ma sensu, ja już umieram tu. Dobra, to chodźcie, ja wychodzę. Jeszcze raz. Nie udało się, klęska. Ogólnie... No ja już przegrałem dosłownie. Jeszcze raz. A ogólnie teraz stwórz grę jak dam. To jesteście, prawda? Ja muszę wyjść, czekaj no. A Terendi, widziałeś jak mnie rozłożyli widziałem, na łopatki? Widziałem, ale to teraz wiemy na co się przygotować, trzeba szybko. A może lepiej nie losowo wybrane tereny, tylko razem będziemy, co? Losowo. Radzę nie losowo. Chcieliście. Sami chcieliśmy, jeszcze no raz dobra. Musimy. Chociaż... A jak, ja nie chcę być na środku, bo mnie rozwalam od razu. Oby tylko Gondor mi losował, jak Gondor będzie to spoko. To będę miał mur obronny, to się wybronię. Bo nie wejdą mi. No właśnie. To było dobre, szybkie. Ale szybkie, kurczę, widziałeś ilu ich tam przybiegło? Rohan, Mordor... To jeszcze szło. Zszokowany jestem tym wszystkim. Jo. Ale to zobaczcie, ja... To wcześniej w 1.03 zasoby tak szybko nie wlatywały. A tu
Tutaj koleś na pewno fantazji poleciał i dał, żeby szybciej komputer rozłożył nas. Dobra, to losowe wszystko. Jeszcze ale raz. Ale drużyny wybierzcie. Drużyny. Dzięki. Ja. Na drużynę. Znowu zapomniałem. A Diku Mordorem byłeś, jak się czułeś? Chyba, że... W sumie całkiem dobrze. To, chcesz ustawić, że dwóch ma być ten i dwóch takich ma być oddzielnie? Jak sądzicie, żeby trochę zbalansować no, to? Żeby trochę też, ten też się bili między sobą. No. Jo. Dobra? Jo, bo komputer i tak pewnie będą walczyć. Powodzenia panowie raz jeszcze. Jo, jeszcze raz. Oby jeszcze mnie nie waliło na środek. Oby był Gondorem. Gondor dajcie. A nie albo chociaż Rohan. Wszystko tylko nie Rohan. Gondor. A mi to obojętny i tak nie umiem. Jo! Rohan, Mordor. Mordor, Adiku. Jesteś... I znowu na tej samej pozycji wylądowaliśmy. No znowu. Ale ja mam tym razem mury, to znowu spoko. Mordor. Ale wszystko losowo było. Ja się umywam ręce, gdyby ktoś miał pretensje, że jestem Rohanem. Chyba mnie lubią. Ej, ale za to mam mur przynajmniej, już mnie tak szybko nie rozwalą chyba, co? No niestety, Adiku nie może tego powiedzieć. To chyba znaczy, że będę dobrym dowódcą orków. Ja. Tak orki mi się też wydaje. Aragorn bardzo 3... mnie lubią. Ty! Ile Aragorn ogólnie kosztował? Nie wiem. 3000? 5? Nie, 5000 kosztował. A kosztuje teraz 3,5. Gandalf no chyba 5000 kosztuje. Zobacz, czy nie został osłabiony. No, możliwe, że ten, bo on ma 5 level, nie? Aragorn. A, no to może teraz, nie wiem, zaczyna od... Nie, on zaczynał nawet normalnie na 5 levelu. Tak samo Gandalf na 5 zaczynał. Adiku, leć na masę. No, Adiku... Wiem. A nie, Adiku ma najgorzej, bo on teraz po środku jest. Dokładnie. A ja jestem drugi, ja myślę, że jestem trzeci. Powiem wam, że oboje macie nieciekawą sytuację, bo... Chyba, że tamci między sobą będą teraz. Oni będą się bić między się sobą. Tu ogólnie ten kryje gdzieś na środku, no to wiesz, oni Adiku, zaraz do mnie przyjdą. Podstawowa ten, wybuduj wszędzie wieżyczki, wszystkie. Na wszystkich około wieżyczki pobuduj, żeby się bronić. Jak mnie będzie stać? Ja kupuję Aterendil wolnych łuczników. Co takiego, Blacku? Wolni łucznicy na wolnym wybiegu. A ty, Adiku, co powiedziałeś? Jak będzie miał hajs. Muszę jeszcze rozbudować, jeżeli chodzi o zasoby. Ej, a słyszałeś Aterendil, że oni mają inny głos w tym patchu? Jak wychodzą? No mają trochę inny, tak. Inne teksty mają, nie? Jeszcze nie zwróciłem uwagi, ale... Jo. Adiku, zwróciłeś uwagę, że twoje jednostki też mają inne teksty, jak wychodzą? Tak. Tak, trochę. Trochę inne. No, trochę inne teksty mają. Ale podoba mi się, że te zasoby szybko, tak... Jo, ale to bez... Ale komputer ma na przy tym przewagę, nie? Jeżeli byśmy szybko działali. No, szybko to znaczy... Jak to sztuczna znaczy, inteligencja. Jak? No to byśmy musieli grać na kodach. No. Kodów tak szybko byśmy nie zdążyli wpisywać. Ty, idą te Haradrimy. Czy kto to? Gdzie tutaj? A to wrog. Czy do was? Do chyba tego, Blacka. No, już ich zabiłem. Oni rozwalili już siedlisko goblinów. Dobra, ja idę do tego, do Adiku w razie co. No, ja bo nie ma murów. Adiku, jaka masa armii tam widzę stworzyłeś. Nadchodzą, Adiku, nadchodzą. Po prawej twojej. Zaraz tobie pokażę. O tu. Aha, okej. W ogóle z tej strony i trochę stąd. Co się dzieje? There they are. Ty Gondor tu jest. Jeszcze stąd mnie atakują. Tak, idź do tamtych, a ja tymi się zajmę tutaj. Idą na zniszczenia coś chłopi, ale znak to, zniszczony przez to twoi. Automatycznie, dobra. Faktycznie, znaki automatycznie lecą. Automatycznie znikający ten typaż, nawet coś tam ci orkowie robią, chociaż trudno powiedzieć, czy to te wieżyczki. Jak ta Wadiku ci idzie? No widzisz. Dobra jest.
Uważaj tam. Blacku, tutaj. Widzę, ty widzisz. Dobra. Widzę tam właśnie, zauważyłem, że... Widzę, Isengard jest jakiś głupi. Wojujesz. Czemu jest głupi? Bo on zamiast atakować gobliny, mnie atakuje, nie? Dobra. Zamiast atakować gobliny, on mnie atakuje. O kurde. Przedzierają się, Adiku. Będę pilnował twojej tej, jednej bańki. A ja Teoden, Teoden, Teoden. Patrz. Jak tam? O, proszę bardzo, nawet tutaj sobie biega Mary. Ale to jest twój, nie? Tak, tak. Ja tutaj będę twój. Tobie pilnował na razie miejsca. Z tej strony. Dobra. A jak się... Uważaj, Blacku. To? Tutaj. No widzę, oni za mną biegli. A ja idę ich zabić. A zauważysz, że mają formację ułożoną orkowie? Którzy? Ci czerwoni? Ci z Isengardu, no, w innej formacji biegną. Takie wolne. Ja zapominam o tym, wiecie? O formacjach. No. Najczęstszy mój błąd. No, w sumie racja, nie błąd. Bo przydają się. O. What the fuck? Z tyłu ktoś biegnie. Przebijają się. Coś biegną. Tutaj, że tak powiem, biją twoich super chłopów. Ilutuj ich leci, wycofać się. Dobra, próbuję. Ilutuj ich jest, wycofać się, uciekać. Dobra, Gimli, wkraczaj do akcji. Teraz będziemy bić się, nieźle. Przyjść do ciebie ucznikami? Adiku? O kurna, co się tam dzieje? Jeżeli możesz. Dobra. Miany Mordor. Tego ty ten ty patrz mnie, bo ja nie nadążam z produkcją orków. Co to się dzieje? Idę do ciebie ucznikami. Nie ma Gimli. Chodź tu. Weź tego Merego swojego. Gdzie? Stoi. W mojej bazie, nie? No stoi tak. Sobie. Stoi. Bo co ma robić taki mały hobbit? No ma walczyć. Nie. Czekaj. W imię Mordoru. Ciekawe, czy Gimli ma ten sam toporek taki mocny. Ty przejmij z powrotem Blacku swoją tą farmę. Tutaj. O, tutaj. Jest! Wszystkich orków ubili. W sumie niczego innego się nie spodziewałem. Dobra. Powoli już jazdę robię. A najlepsze ale jest... Przynajmniej zasobów mi nie brakuje. To jak... To jest akurat plus tego. Prawda? Jakoś się trzymamy? Póki co. Pierwsza fala otwarta, tylko teraz biją mi mój budynek. Dobra, leczenie też biorę. Jeszcze z tej strony idą. Jezu, ile stringowie mają życia. Paski duże życia mają. Ale oni są... Oni są twardzi. Bardzo. Bardzo twardzi przez to ten. Nie są weak w ogóle. Łabi. No co wy spija Tixout? Co tutaj jeszcze wziąć?
Co z tego, że mam ja jeźdźców, jak nie mogę na razie wyskoczyć stąd. To i to bym wziął. Wszyscy moi większość moich heraldriów padła od jednego berserkera. No, no to ogólnie fajnie, nie? No, ogólnie fajnie. Ale masz sporo już jednostek, z tego co widzę. No to znaczy, wiesz, na tym polega Mordor. Dobra, jest. Na tym polega Mordor, jest dużo jednostek, spam. Blacku, nie chcesz tego? No. Nie chcesz o tego, o? Swojej osady nie chcesz? No, na razie ten. Aha, tu. Nie, weź ją sobie. Ja tutaj... Kurne, jaki twardzi są ci Sterlingowie, jaki damage zadają bohaterom. Ja muszę Aragorna... Ktoś przywołał coś. Tutaj ten, Saruman. Kto przywołał jeźdź? Adiku! Ja uciekam. Wiesz dlaczego? Co się dzieje? No. Bo mają katapulty. Tutaj przyszła do mnie balista. Gdzieś tobie pomóc? Do mnie przyszło balista. Może byś mógł te katapultę jakoś, tragedia. Co? Dobra. Powiem. A gdzie ona jest? Tnie wam się? Jo, zaczęła mi się przez chwilę. Ona jest tutaj, gdzie ja ten. A czym się robi oznaczenia? Ctrl, B i prawy przycisk myszy. Dobra, sobie poradziłem. No dobra. Ale się, coś się za bardzo tnie. Tnie. Tnie się strasznie. Bardzo, bardzo. No. Ale nic na to na razie nie poradzimy. Może się ustabilizuje. Że tu jest sami, ja? Jo, tnie się, kurczę. Zaraz wywali pewnie. No i to niesamowicie. Jeszcze bombę mi tu stawiają. Ty patrz co za... No tnie się, kurczę. System nie wyrabia. Ale coś tam otwieram te ataki, nie? Ja widzę. Oni są ten, oni biegną pod te wieże. Jo, zacina się cały czas. Fajny jest ten Mordor, źle ci powiem, naprawdę. Fajny jest ten Mordor. Adiku, Mordor jest potężny. Wiem. Co dużo jednostek wszyscy ma. No przywołał elfy. Kampanię. To przywołał elfy w ogóle. Nie wiem. Szary? Nie wiem. Ty, zbroja kosztuje teraz 250, nie? Niechaj jeszcze więcej, nie? Jeszcze więcej, nie? Bo rozwalcie tą bombę. Którą bombę? O nie, piknierzy. Bo on tutaj idzie, zaraz mnie wysadzi, nie? Fart, udało się, nie? Udało się zdążyć. Saruman idzie. Fart. O, ale kulą mi przywalił. Ale coś ścina to. Ale ścina. Uciekać! Nie masz Sarumana, tylko zaraz Gimlin pogonie. Tam koło Adiku bardziej. Bederar, czy coś takiego usłyszałem? Na razie cię zostawię miejscami, bo... Chyba, że masz leczenie. Dobra, wiesz, byle to... to się utrzymuje, tutaj stoją twoje łucznicy. Zaraz Saruman padnie, ale chyba zdąży uciec. Tego nie potrzebujemy, tego też nie... Czyli Gondor jest naszym wrogiem też. Wszyscy. Ty, Adiku? Co? Wiesz, że ja nie mam tej zdolności Gimli'ego na piątym poziomie? Czyli? Zabójca. A ona jest niby na piątym poziomie, wymaga poziom piąty. A mamy poziom szósty. Bombę ci niosą, ale
Widzę, no orły to, ci chyba przywołał ktoś. Trendil orły ci przywołał. Im tam, coś tam orków. Niech o kurde. Coś z tym zrobią. A Trendil orły. Widzę teraz. Ale co ja no zrobię? To bardzo źle, wiesz, ja akurat nie mam łuczników poza Haradrimami. Kto dał deszcz? Isengard. Ktoś dał deszcz. Uciekać! I co ja zrobię? Jak ja uciekam? Do ciebie przyprowadziłem orły. Sorry, a zauważyliście, Abiku, że teraz komputer używa przywołań jednostek, a tak on nie używał zawsze? Co tu mam orły? Przepraszam bardzo. Który je tu ściągnął? Ja. No to proszę je sobie wziąć tam z powrotem do siebie. Zobacz, co on mi rozwalił. Moją cytadelę. Ja ci pomagam, a ty żałujesz, żebym widzę twoje wieżyczki? Okej, właśnie widzę. Twoja cytadela padła. Proszę bardzo, tutaj sobie biega. Ej, czemu on biega? Saruman. Gdzie jest bomba? Oni chyba mają darmowych tych bohaterów, coś tak myślę. No, kto ma darmowych bohaterów? Ci wrogowie, nie? No bo po prostu wiesz, nie, ilu ich ciągle przychodzi, nie? Oni... Halo? No, a? Halo. Oni... A, myślałem, że się zacięło, bo tak... A, nie mam cytadeli, dlatego... Dobra, Diku, biegnę do ciebie Gimlim. Będę ci tam pomagał. To mnie atakuje znowu. Bigol mnie atakuje. Wy. Dabit Smigol. O, Saruman przyszedł i Lurz. Okej. Moje wielkie armie nie żyją. Co? Już do ciebie nadjeżdżam. Już biegnę. Moje wielkie i wspaniałe armie nie żyją. Nie pękaj, będzie dobrze. Spudu rochańską? Nie wiem, co tutaj zbudować. Już jest. Staruman cię goni. Który? Z której strony? No właśnie walnął twoich. I teraz orkowie się z nim biją. Dobra, staramy się o coś. Gdzie jest Saruman? Jezu, jaki twardy on jest. Ty, balistę rozwala Terendil. Dobra. To są trzy balisty. Widzę. Tu są trzy balisty, właśnie. Dobra, właśnie widzę. Dobra, już po wszystkim. Dobra, no to idziemy za ciosem, nie? Rozwalić nie Sarumana. Tu. Rozwal Sarumana. Idziemy on za ucieka ciosem. Tchórz. No to już nie ucieka. Dobra, zginął. Kto przywołał? Komputer. Ja nic nie wiem o żadnym przywołaniu. Ja jedny Eomer. Czyli jeźdźcy? A, dobra. Widzę. Blacku. To? Nie, widzę, że przywołałeś jeźdźców. Mam jeźdźców też. Mój to biedny Eomer. To Eomer ci zginął? No tak, tak Sarumana ścigałem. Zaraz Isengard rozwalimy. Ten po prawej. Proponuję od tego rozwalić. Rozwaliłem tę bombę. Ty zobacz, tu jest... tu jest zaraz ich obóz. Ty przybyli te... Tu jest zaraz ich obóz. Tnie się znowu? Ej, co się dzieje? Co? A Terendil? Co takiego? Zauważyłeś, że strażnicy z Ithilien mają taką nową zdolność, jakąś dziwną? To nie miały w tym? Kto miał? Strażnicy z Ithilien. Ale to w Gondorze. W Gondorze, tak. Ale ja nie zdążyłem wtedy. Oni mają taką dziwną zdolność. W sensie? Taką balistę pokazaną jakby, balistę z tym, z jakby balista strzelała, że wstrzymanie ognia czy coś takiego mają. Nie muszą strzelać. Trochę osłony się przyda.
Dobra. Jest Elmer, jest zabawa. Tutaj mi idą z bombą jeszcze od nas. No znowu ta bomba nędzna. Dobra. Oj, oni się... chyba naprawdę nigdy nie nauczą, nie? Ale coś wam powiem, że coś słabo atakują obecnie. Tak jakby się coś... No pewnie. Wolno atakują. Chyba mamy szansę. Chyba między sobą coś tam z siebie próbują. Chyba mamy szansę. A Terendil? Tak. Pytanko małe. Jakie? Czy jeźdźców Rohanu było zawsze 5 czy 4? 5. A czemu ja mam 4? Przecież żaden mi nie zginął. Może zginął jednak. Zobacz. Nie, no ty... A ty masz 5, ja? To nie wiem, tutaj uleczenie wezmę. Słyszałem. A jo, zginęli jakoś, ale jakim cudem oni zginęli? Przecież nic nie wie. No nie, ja nie wierzę, znowu orły na mnie nas... No. Dobrze, że mam już wieżę. To... Ty, kto tu już siedzi? Faramir. Bardzo niedobrze. A Terendil zaczyna co Faramir od pierwsza. On nic nie robi, on tu tylko stoi. Widzisz? Jak to się robi? CTRL-B czy co? CTRL-B i prawym przyciskiem myszy tam, gdzie chcesz pokazać. CTRL-B. I prawy przycisk myszy tam, gdzie chcesz, żeby... No patrz. Co tutaj? No Faramir, on nic nie robił, on tu był, on tam jest, ucieka. No sobie biega. Jo, sobie biega, nic nie robi takiego. Sobie biega, tak. Tak. Jak ja nie znoszę tych orów. Ile tutaj tego idzie, nie no. Gdzie oni są, te orki? Orły. Jezu, co tu się dzieje? Orły? Co tu się dzieje? Nie wiem. No nie, pikinierzy idą. To są pikinierzy. Trzeba było mi... Ja idzie, teraz uciekajcie. Moi doświadczeni orkowie, uciekajcie. Ten już nie wyrabia. No, dokładnie. Ten silnik gry nie wyrabia, wiesz? Coś tu wiesz? Chyba za... O cholera. Coś tu chyba za dużo tych komputerów. Trzeba rozwalić. Ktoś tam strzela ze strzału. Lurz. Rajer. Trzeba go zabić. Gimli go atakuje. Dobra, już. Nadjeżdżam. Ty on wziął ten, to... Gdzie uciekasz? Nie mam ucieczki. No. No, proszę, nie... O, ciemności dalej. O! On też tutaj walczy. No, to ja tego użyłem. Tych ciemności, nie? I teraz to zmienili, nie? I to trwa tylko trzy minuty. Ty, a Terendil ile berserków stworzył? No, trochę. Co to tu zrobić? Dobra. To ten Saruman odpierdziela. Dobra, coś tu idzie. Coś idzie. O, pikinierzy tobie. Potrzebujemy wsparcia zwykłych. No ja tu mam piechotę, nie? No właśnie. Tutaj sobie tak, żeby pikinierów rozwalić, bo... Ktoś skinął chyba. Saruman? Ja. A Gimli jaki teraz szybki jest. Dobra, ten... niech będzie. Światło używam. Niech rozproszą się ciemności. No rozproszyłeś mi ten moją ciemność. A to twoja była. To była Diku ciemność. No moja ciemność, nie zniszczyłeś mi bonusy. Wybacz, teraz ja mam bonus. w sumie jakie bonusy, bo... Już tobie to mówię. Ci chyba nie daje żadnych. Oszałamia jednostki przeciwnika i tymczasowo zmniejsza ich... Aha. Ich pancerz oraz szybkość. Tych złych, tak? Czy wstrzymał? Dobra, już po Isengardzie. Wygraliśmy za Isengardem. No, wygraliśmy za Isengardem, nie? No to widzisz, zawsze coś. Wybacz z tymi jasnościami. Tak wyszło.
Dobra, po nim już. Po Isengardzie. Chcesz przejąć, Adiku? Nie. W sumie... Ale trzeba przejąć. Dobrze. Ktoś musi, żeby... Masz tyle hajsu? Tylko tu bym sobie wziął ten... ten punkt do zasobów. Tak jak chcesz. Ale nie można pozwolić, żeby zamek przejęli. Ej, patrz, co ci robią tu? No stoją. Stoją i nic, nie? Dziwne, może się zbugowali. Zobacz, jak oni dostają z tych stał teraz. Znego. Ja nie mogę nikogo kupić. Czemu nie możesz nikogo kupić? Nie mogę Gimli'ego już teraz. O, ja kupiłem Aragorna. Mam na armię umarłych na razie. Nie możesz Gimli'ego kupić, ja? No nie mogę werbować Gimli'ego. Aragorna mogłem, Legolasa mogłem, a Gimli'ego nie mogę. Ja mam Gimli'ego, ale dlaczego myślisz, że ja kupiłem Gimli'ego i dlatego nie może być dwóch takich samych bohaterów? Nie mam zielonego pojęcia. To by było dziwne, ci powiem. Jadło teraz kosztuje 7, a nie 6. Czy tyle zawsze kosztowało? Kto to? Ja idę, jak ktoś tutaj do góry atakować, nie? No właśnie, widzę. Tutaj też jest. Mordor. Nie, Isengard, kolejny. Nie, ty ma balisty. Na górę mi biją. Patrz, co za... Naprawdę nie mogę Gimli'ego. No nie wiem, ale ja mam Gimli'ego, jo? Ale Aragorna mogłeś kupić, jo? No mogłem. Ty, Faramir tutaj jest, a ten skąd się wytrzasnął? Teraz zabiję Faramira. Duchy ktoś przywołał! Kto? Na pewno nie ja. Duchy? Komputer przywołał duchy. Do ciebie? Ale nie u mnie. Ty na zgólu uciekaj, no. Nie, to orły nie, przywołał jest, znowu do mnie. Spadł. Ale to ktoś duchy ten, przywołał. A Terendil duchy przywołał spadł ktoś. Posłyszałem okay, duchy. No to w takim razie wy już jesteście martwi. Czemu z tymi orłami? Ciągle do mnie. Adiku? No? Toż słyszałeś odgłos duchów przywołania? No, coś tam było takiego. Ktoś miał armię umarłych, jakiś komputer ma. Ty, co się stało? Aha, twoja forteca. Myślę, że to moja forteca poszła. Nie, to moja. No, wszyscy moi padli, tak. A ja zniszczę Smigola. Smigola zabi, najlepsza postać. Ty! Merry biegnie ten, Pippin biegnie na Aragorna. Zabić go. Dobra. Wypad, mamy zamek, nikt tutaj już nie przejmie, choćby ktoś chciał. Tutaj same farmy będą. O, a Terendil, widzę, że tu twoja ekipa idzie, ja? Ekipa z zasadami. Aragorn i reszta. No nie masz tylko Gimli'ego. No nie mam, nie mogę. O nie! O kurde. Dwa na skule! Jeży, to wiesz, uważaj. Dwa na skule! Tam masz walizkę z tyłu, w ich obozie. W jaką... Wy elfy, strzelać te na skule, proszę. Do mnie biegnij, do mojej studni! Mordor, 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 Mordor. Dobra, krzyczcie sobie. Co proszę, ilu tu jest tych berserkerów? Dobra, spróbuję ich trochę ten... zatrzymać. Nie, od... Biedna Eowyn, co? Od tego w końcu są, nie, orkowie. Zacięło mi się. Tak się co chwila przycina, tak. No jak zawsze. Co się tu dzieje? Nie wiem. Król Nazguli to jest, a nie Nazgul. Ty, król Nazguli, atakuje mnie i co? Co ty atakujesz, król? O, wargowie. Szybko zabij tego Nazgula. No, co ja próbuję, ale co ja mogę? Czemu oni mają takie coś, nie wiem, różowego nad sobą? Zacięło się? Ja. Yeah.
Kurna, co za dupek, zniszczył mi Legolasa, prawie miałem skończonego werbowanego. Wiesz? Już był przy końcówce, a Terendil. Wiesz? Nie widziałem, ale... Wiem, o co chodzi. U mnie orły to samo robią bardzo często. Co tu się dzieje? Zaraz przywoła duchy ktoś. U mnie ciągle otwarta brama. Ja muszę poczekać, aż znowu odbudują, bo chcę Legolasa. Znowu będę musiał zapłacić 3000 za Legolasa bitwy. Zemsta, idę zniszczyć Mordor. Jak będzie tak, tutaj... O. Ajaj, widzisz, nie? Ale to się tnie, no... No tnie się. Chyba daliśmy za dużo... za dużo komputerów. Wątpię. Jak coś, to ta ciemność jest z mojej strony. Dobra, to nie będę brał jasności. Dobra, no chyba, że potrzebujesz ich tam, nie wiem, potrzebuję. Wezmę po prostu, tobie pomogę jeźdźcami tutaj jak mogę. O kurna! Ja to spieprzam. A co jest? No ile oni mają tu katapult? Ile Mordor ma katapult? Ja ci powiem. Nie, Elmerze, nie gin! Gin, zginął. A powiedz mi, Aterendil, czy komputer nie stał się mądrzejszy? Nie wiem. Nie, możliwe. Ty biały. Ty bohaterami tylko grasz? Gdzie twoje jednostki? No nie mam, wszystko zginęło. To ile ty masz zasobów, że nic na razie nie kupujesz? 2600. No to gdzie twoje jednostki? Dopiero teraz zwróciłem uwagę. Ja nie mam jednostek, wszystkie w ogóle. Wszystkie zginęły. A komputer stał się inteligentny. Ponieważ... Wszystkie zginęły. Ja nie umiem grać w to. Umiesz. Nie, no widzicie, jak wy sobie dajecie radę, a ja w ogóle nic nie mogę stworzyć, bo wszystko mi umiera. No wiesz, ja ogólnie mam tutaj pomoc, nie? Jakbym był sam, no to... No to nie wiem, co by było. Muszę się wycofać. Dobra, to ja idę, to sobie poradzisz, co nie? Antiku, idę do tego, do Blacka. No tu, za armię, hej, katapulty! Moi już tak właściwie nie żyją, więc... Co tu się dzieje? Patrz, będę musiał zrobić jeszcze jedną armię. Jeszcze jedną armię, o właśnie, która tak właściwie już tutaj jest. Znowu się zawiesiło mi. No, mi również. Oj, jaki Mordor jest fajny. Paramira zabić. Tak. Dobra, Faramir skinął. O w mord. Oni mają u siebie. Żółty ma tyle katapult. Tak. Właśnie się zdziwiłeś, tych trabusztów chyba. No, wszystkiego. Oni wszystko mają, bo te obozy tak pobronione tymi katapultami i tym wszystkim. Wiesz? No właśnie się zszokowałem trochę. A tak nie było nigdy przed tym, 1-3 tak nie było. No nie, te głupie orły. To jak to nie było? Orły ci przywołali. Przecież ten, czy zawsze się potrafili. Ale w końcu mogłem Gimliego. A wiecie, że bohaterowie teraz kosztują 5 punktów dowodzenia? Zajmują? Nie wiem. Panowie, a nie zajmowali w ogóle? Zaczynamy tracić... pozycję, nie? A tutaj się... Kto to duchy? Tutaj się odbudowuje Isengard. Kto przywołał duchy? Nie ja. Na pewno komputer przywołał duchy. Ojeju, i tutaj mi zniszczyli? I w jednym i drugim obozie mi zniszczyli. Cytadele. Komputer jest mądry, bo on niszczy cytadele. Cześć. A nie tak jak zawsze. Komputer się, wiesz, zmądrzał. Szkoda, że tu się nie da zrobić jakoś tych jednostek więcej, nie?
Ja się wycofuję na razie swoimi miejscami, bo to... Nazgul żyje jeszcze. Nie na wszystko stać, ale coś mi nie wychodzi. Gimli z tą katapultą się gania. Wytyszy. Zabili mi Legolasa, czaisz? Zwykłe elfy zabiły mi bohatera. Zwykłe jednostki, wiesz? Wiesz, jak był osłabiony. U mnie też coś... To Faramir tam jest. Spija Tixauta. Spija Tixauta. Nie wiem, co to znaczy, co oni tam gadają. Jedz te mol. Dwóch łuczników. To Radiku, ale muszę to użyć. Bo by mi Aragorn zginął. Czyje to? A ty tam bohaterami idziesz. A masz leczenie Aterendil, czy już nie masz? Mam coś lepszego. Zaraz mi padną ty na górę. Mam coś lepszego. O, duchy masz? Tak. Pomóż. Pomóż tutaj, poniszczy te rzeźnie strzelające. To są tacy papierowi. Ej, zniszcz te rzeźnie strzelającej wieży. Czekaj. Trzeba by spróbować im zniszczyć ten budynek. Bija Tixauta, co chwilę słyszę. A, no i te... No i to by było na koniec tej mojej świetnej armii. To byłby koniec sobie świetnie. No co to za spija Tixauta? Nie mogę atakować przez te... A dobra, koniec. Jeszcze to tutaj... O! Jezu, tnie się. Rozwalić trzeba cytadelę. Nie. Ej, zniszcz te wieże, bo ja zaraz Aragorn padnę. Masz. O, dzięki. Teraz już się nie muszę bać, że Aragorn mi zdechnie. Bo leczenie mi się dopiero ładuje. Zaraz moja druga grupa uderzeniowa będzie gotowa. Tutaj też. Dobrze, po Mordorze już. Pięknie. Same wieże. No. Chcesz to masz na to? Walutę? Czy nie? To koszt... Nie mam. A ja mam. Oczywiście. Dobra, idzie druga jednostka. Pomóc tobie, Aliku? Co? Pomóc tobie? No, przydałoby się. Tak, ten tak... Tak by wiesz, nie? Ogólnie... Tak ogólnie to nie jestem w stanie się przebić, nie? I w sumie nie wiem dlaczego, ale populacja mi wzrosła o 40. Mi wzrosła do 100. Mam mi teraz też 100. Do 100, bo zabiliśmy komputera. Co by tutaj wziąć? Nic szczególnego nie było. Gondor ma pośle Orotku prawdopodobnie to tą swoją daje siedzibę. Dalej go biją, ty uciekaj, król Nazguli. Król Nazguli jest. Proszę bardzo, czemu wy... Ej, tu Isengard jest czerwony. Nie bijecie? Jestem. Ej, kto jest pod Isengardem? Pod literą czerwony? G masz taki okrąg. A Terendil orły przywołali u ciebie. Cię, znowu. Tak. Dobra, dobrze, że mam te wieże. Wiecie co zrobię? Poczekam na 5000 i kupię wiecentów. Oni ciągle na mnie. A wiesz, że tutaj Gondor jest na środku? To by się przydało. Jakaś jednostka oblężnicza. A Terendil, zamknij bramę, bo oni idą na twoje te. Dobra. Kto to światło użył? Nie ja.
Ja nie użyłem światła, bo mi się dopiero ładuje. Dobra. To ty użyłeś Atarendil. Ja nie. To no wróg. To kto? Wróg użył Gondor. Tak. Bo oni są przecież wróg razem, nie? Jedni. Kto jest razem? Prawdopodobnie... A, tylko został Gondor jako samotny. Duchy ktoś przywołał. I to nie ja. Komputer. Nie. Ale nie wiem, gdzie te duchy przywołał. W jakim miejscu. Bo ja słyszę duchy co chwilę, jak ktoś przywołuje. Tutaj biegną jakieś elfy. Ja mam enty, jakby co. Ja też enty będę budował właśnie za chwilę. Bo chcę zniszczyć Gondor. Dobrze, ty! Ja słyszę wybuchy. Wiesz, że tutaj Gondor chyba umiera? Bo tutaj widzę pęknięte mury, coś. Tylko, że nie jest odkryta mapa. Jo. Komputer go atakuje. Inny. Bo słyszę, jak umierają jednostki. Ty jednostki buduj! Ja czekam na enty. Zaraz będę enty budował. Ej, Adiku, jakbyś chciał atakować kompa, to mów. Idę z tobą. Enty wezmę. Balrog! Balrog do mnie idzie do mojej... No to... Co? Gdzie Balrog idzie? Tu! Gdzie? Przy bramie! Przywołał komputer Balroga. Cholera, no to... Zostawcie, to jest baza taka sobie, rozwalmy go. Ale on i tak on ci tylko zniszczy fortecę. I bardzo dobrze. I on będzie tylko niszczył fortecę. Tak, nic innego nie robi. Tutaj wszystko, wszystkich tutaj... On zaraz zginie, czas mu się skończy, nie zdąży nawet zniszczyć fortecę. To będzie totalna rozwałka. Bo on na dwa hity ma. Dobra, jest. Już koniec z nim. Poszedł sobie. Wywołali Barloga. Dobry jest. To mu zniszcz. Tutaj atakujemy. Panowie. O, Gondor odkryłem. Enty? Gdzie enty? Enty, enty. To enty przywołał. Ja. Wszystko ja tutaj. Cała rozwałka. O, w tym miejscu jest rozwałka na amen. Przywołuję enty, zwieca entów i tutaj zaraz Gondor zniszczę. O, o, a to nasz Nazgul, dobra. Tak, to jest mój Nazgul, nie? No, to całe tak szczęście, bo się trochę wystraszyłem. Czyli naszym wrogiem ostatnim będzie Isengard. Jeszcze dwóch. A Terendil, wiesz, że Isengard jest czerwonym? Że tak powiem, nie? W końcu się zrespił. A Isengard jest czerwonym, wiecie? Jakoś czerwonego ostatnio nie widziałem. A ja widzę, on do mnie biegnie, zobacz Terendil. Gdzie? Tu? Tu. Tutaj. O, czerwony. Widzę kuszników. Fajnie, cała moja armia padła, został tylko Nazgul. Do ataku, moje wierne enty. To atakuj Nazgulu, nie? Rozwalcie to. Nazgulu dzielny. Jeju, ja już nic tu nie mam? Tak, to będzie dzień do zapamiętania, o ile przeżyjemy to. This day we fight, jak to Aragorn powiedział. Jest, Wurtek, teraz do środka wszyscy. Niszczyć Gondor. Dobra, moja drużyna... Tutaj, daj tego enta, żeby bił Sarumana. Moje enty już zaraz znikną. Kogo? Gdzie? Jakiś punkt. A, widzę Saruman. To jest Saruman, nie? Żeby bił. Dobra. Uwaga! Nadchodzą. Boromira zabiłem. Kto tu biegnie? A teren widzę. Widzę, że się dołączyłeś do imprezy, jo? Dołączam się, bo oni... W ogóle o tej grupie zapomniałem. Zapomniałeś o Gondorze? Nie, zapomniałem o mojej grupie tych... pieszych bohaterów i... Ty, poradziłem sobie, tylko ty, patrz, idzie ten. Dzięki. Dzięki. Co się stało? Atrendil. Co się stało? Zabiłeś mi Gimliego. Ja? Tak. Jak? Bo strzelili ognistymi strzałami w minę. A skąd miałem wiedzieć, że tam minę? Ja po prostu atak konkretny wziąłem, sorry. Zabiłeś mi Gimliego. Patrz, bo oni ciągle miny stawiają. Nie strzelaj w te miny, bo zabijesz zaraz mi...
Zginął ci bohater. W ogóle wszyscy mi poginęli. Poznałem kolejny pad. Poznałem potęgę min. Teraz mam już w tej populacji 300. Poznałem potęgę min. A ja mam teraz populację 150. Ty, a Terendil? Co? Zobacz, zniszczyliśmy dwóch kompów w tym samym czasie. No, ale ty... O, Saruman przybiegł. Za te miny to przepraszam, naprawdę nie było to... Nie, bo ja tam niego miałem. Ale wiesz, że u mnie wszyscy bohaterowie prócz tak, dwóch... Tak, też zginęli, bo no. Te miny cały czas. Masakra. Co się stało, że ten jakieś miny tam mówicie, co? Bo czerwony no bo... przynosił na białego, znaczy na jakiegoś tam kompa, nie? Przynosił miny. Na kondor miny. A no. Ja strzelałem łucznikami. Ognistymi. No. Z ognistymi strzelami? Tak, elfami. Tak. I tak. Zabili mi Gimliego. No, no to wiadomo, co się stało. Zabito Gimliego mi. Masz tutaj trochę wsparcia. O, wiem co zrobię. Panny. Gdzie tutaj trzeba na nich iść, tylko powiedzcie. Oj, czerwony. Czerwony będzie próbował przejmować ten. Wiec twój rozwala. Dobra, jest. I tak nie zdążysz go uratować, jak go zburzy, żeby kasę dostać. To zburz. 1000 stał, spoko. Gimli, twórz się biedny, bo zginęłeś od miny. O, Aragorn ma już 10 level, pięknie. Ja tylko rozegram tę bitwę bohaterami, tylko nie chcę się jednostek już tworzyć. A Diku, wiesz? Co? Ja tylko rozegram bitwę bohaterami. I co, i dasz radę? No. A co mu tam... Patrz na to, Adiku, już koniec, skończymy zabawę. O kurna duchy kto? To ja, to ja. Myślałem, że to komputer przywołał duchy. Ostatni, o ten. A Isengard ostatni został. A ja myślałem, że komputer przywołał duchy. Aha. Take them quickly. Uważaj, bo to no. Są pikinierzy. No i co? Nie dacie mi nawet zbierać na mojego Balroga. Ale powiem wam, że pierwsze nasze starcie, poznawcze wręcz bym powiedział, tego patcha, żeby poznać, no to nas zaskoczyło, co? No. Komputer jest tu mądrzejszy. No i nie ma co ukrywać, no. No tak powiem, nie, że... czekaj chwilę, zanim to jeszcze, no to ten, no to się tak zapytam, czy na twoje jednostki działają też moje bonusy? Moja zdolność. Co działa na moje jednostki? Te moje bonusy, bo ten dałem ci na przykład teraz, ten typa chyba działa, nie? Bo dałem ci... A jak to sprawdzić? To chyba działa, nie? A jak to mają sprawdzić? Mają taką poświatę. Mają poświatę i no ten to, wiesz, nie? Jeżeli poświata oznacza, że działa, no to chyba działa, nie wiem. A Diku zniszcz wieżę ostatnio. Akurat Gimli mi przyszedł. Wrócił 9 level. Ma. Wiecie co, ale następnym razem znowu weźmiemy losowe może i... Wiecie, za pierwszym razem wszyscy graliśmy koniec. Kimś, kim nie powinniśmy grać. Dziękujemy jako wszystkim. Tak, koniec. No, proszę bardzo. Jakoś poszło. Panowie, to była dobra rozgrywka. Tak. No, no to powiem tyle, że w sumie fajny jest ten, że w sumie fajny jest ten Mordor. Ja. Ale następnym razem to zrobimy poziom trudności taki, że tutaj, drużyna tutaj przeciwnika. Zobaczcie, ile jednostek wyprodukowanych. Nie? Ja już przeszedłem no. Do dalszego tutaj, etapu. Tutaj w ogóle najwięcej. Najwięcej ze wszystkich graczy. Ty miałeś? No ja no, miałem zabity najwięcej miał jednostek. Najwięcej jednostek. 1436. Jo. Wyprodukowanych czy zabitych? Stworzonych jednostek. Stworzonych. No to się nie dziwię, pewnie masa tych orków, nie? No, no wiadomo, nie? Taka jest ten... taka jest taktyka Mordoru. To. Ale... Następnym razem zagramy znowu może na losowe, tylko też, że przeciwników w jednej drużynie, też, co? Bo teraz byli podzieleni, to między no, sobą też walczyli. Jestem też nie na, i też jestem na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ilość zniszczonych przeciwników. A ja jestem chociaż na jakimś pierwszym miejscu, gdziekolwiek? Ty jesteś pierwszy, nie?
O! No ten, no wiesz, ja mówiłem, że ten, że ty kerujesz. Ale to znowu... Ja to mówiłem. Po prostu... Nie, nawet widzisz nowy patch, ale i tak kerujesz. Ale jeżeli chodzi o pierwsze podejście, to gdyby znowu mi wylosowało, których nie potrafię, tych frakcji, tak, Gondor, Isengard czy Mordor, to mogłoby być ciężko. Ale jakoś fortunnie w moim przypadku, nie wiem jak Blacku uważa, ale u mnie Rohan się sprawdza. No. To zobaczymy. Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś, że tak mało stworzyłeś jednostek Blacku? Bo je tworzyłem w ogóle. No ale jak on ty to bohaterami. Zrobiłeś, że nie ja tylko bohaterami leciałem. Tak, nie, ale jak ty to zrobiłeś, że ci nie podali co chwilę? Nie wiem, leczyłem ich. No właśnie, tak, Aragorn przecież oni powinni padać, nie? Ale wiesz, Gimli chyba zginął dwa razy. Nie, Legolas mi raz zginął, Gimli mi zginął od bomby, bo nie widziałem, że w bombę trafił. I zabił mi Gimliego. No tak się jakoś zdarzyło. Nawet nie kontrolowałem ich, wiesz, gdzie strzelają. I on prostu... tam Gimli był i mi poleciał w kosmos. Rozkazałem im, żeby strzelali gdziekolwiek. No, Gimli. No ja tak jestem takim, zaskakuję naprawdę. No ale dobrze było. Jak na losowe, tylko że... Nie, bo tak Rohanem się nie gra dobrze. Wolę, pamiętam te nasze wcześniejsze gry, to Gondorem tak dobrze grałem. No ale wiesz, wszystko losowo braliśmy. No, zobaczymy jak będzie następny. Przy czym następnym razem... Przy czym poza drużynami. Co? Jeszcze raz? Wszystko braliśmy losowo poza drużynami. Tak, no. I jeżeli chodzi o następną próbę, jeszcze raz próbę. O następną grę, jeszcze raz się powtórzę, że wezmę drużynę przeciwników w jednej drużynie. Tak, w jednym, tak bo oni jak w dwóch to są bez sensu, bo się ten... Między sobą naparzają. Tak. Mamy łatwiejszy start. No. No dobra, no kończymy. Ja kończę... Ogólnie mówiąc, będzie to samo, co się działo podczas pierwszego podejścia. Ale tym razem jesteśmy przygotowani. Zobaczymy tylko, jakie wylosują nam frakcje. To jest najważniejsza sprawa. No. Ja czy Gondorem... zagramy na zamki, czy na obozy? Ja Gondorem, jak będę grał, to czułem się jak dziecko we mgle, wiecie? Nie wiedziałem co robić, kogo szkolić, co i jak. No, to jest chyba no wiadomo, jak dużo jednostek nie ma. Aż tam. Ale ja nawet nie wiem, który budynek za co odpowiada jeszcze. No to... Ale... Wiem, ale to najpierw muszę przeczytać, o, ten budynek szkoli jednostki, ten modernizuje, wiesz, a to trochę zajmuje, więc kilka sekund, powiedzmy, straty. Ale dobra, co ma być, to będzie następnym razem. Dobra, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wszystkim się podobało. W sumie, że tak powiem, ja osobiście na to liczę, nie? No bo widzisz, przez to my tutaj musieliśmy przechodzić. No tak, przede wszystkim ty, nie mając teraz murów, co? No właśnie, nie mając murów, ale co dziwne, nawet zbytnio do mnie nie przychodzili. No. Na początek, nie. Z kilku stron, tak. No, ale na początek tu tylko bo trochę, wiesz, dlaczego oni nie przychodzili do ciebie? Bo oni byli zajęci tamtymi dwoma komputerami. No, atakowali siebie, ale z tym Balrogiem to... A też później nawet, nie? Jak już tam zniszczyliśmy ten jeden Isengard na dole i próbowaliśmy zniszczyć ten drugi, no to po prostu oni na mnie nie szli. No później, wiesz, my zajęliśmy się nimi, oni zajmowali się między sobą, jakoś poszło. Oni zajmowali się odbudową sił. No ale Gondor widziała, że nieźle oberwał od Isengardu. No wiesz, te miny cały czas pewnie spamowali. Tam cały czas, kurczę, on nieźle był obbity. Dobra. Ogólnie. No właśnie, to ten... No to co, kto następnym razem gra jako Isengard? A to zobaczymy, chyba teraz zobaczymy. Losowo będziemy, co znowu? No bo liczę na, wiesz, na mały show, nie? Z
z minami. A ja mam pomysł. Poszukajmy jakichś map na 8 graczy, jeżeli są no to zobaczmy może jakie zostały dodane. Dobra. Kończyłeś już nagrywanie? Nie, nie, właśnie kończę. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. No, cześć, pozdrawiamy. Cześć. Cześć. Pozdrawiam. Cześć, pozdrawiamy.